Pol Pot, który władał Kambodżą, zamordował prawie 2 miliony ludzi, czyli 1/4 populację kraju. Podczas 4 lat rządów mordował, głodził i torturował swoich rodaków. Kobiety, mężczyźni i dzieci ginęli od uderzeń młota albo byli grzebani żywcem. Pol Pot zmienił Kambodżę w prawdziwe pola śmierci. Kiedy pierwszy raz rozmawiałem z Pol Potem, odmówił wzięcia na siebie odpowiedzialności za przerażającą zagładę zupełnie niewinnych ludzi. Nikt nie wie, ilu ludzi zginęło naprawdę. Nikt. Mistrzowie zła. Pol Pot. 17 kwietnia 1975 roku, po 5 latach walk ze wspieranym przez Amerykanów rządem, komunistyczni partyzanci nazywający siebie Czerwonymi Khmerami zajęli kambodżańską stolicę Phnom Penh. Ich przywódca był człowiekiem zupełnie nieznanym. Kiedy ogłoszono, że premierem został Pol Pot, dawny robotnik na plantacji gumy, nikt nie kojarzył tego nazwiska. Dopiero pod koniec 1978 roku jego podobizny zaczęły pojawiać się w publicznych jadłodajniach. I dopiero wtedy jego bracia i siostry poznali człowieka, który miał nad nimi całkowitą władzę. Pol Pot urodził się w roku 1925 na farmie ryżu na północ od Phnom Penh. W tym czasie Kambodża była francuską kolonią. Kiedy miał 6 lat, wysłano go do stolicy, aby został buddyjskim mnichem. Jednak chłopiec ze wsi czuł się w wielkim mieście zupełnie nie na miejscu. Nie cierpiał multikulturowego charakteru kambodżańskich miast, takich jak Phnom Penh, w których mieszkali głównie Chińczycy i Wietnamczycy. A jeśli nawet je lubił, to starannie to ukrywał. Kiedy odwiedził Saigon, stwierdził, że czuł się tam jak czarna małpa z gór. Kambodżańska kultura polityczna jest przesiągnięta niechęcią do sąsiadów i przekonaniem o swojej niższości. Działania Pol Pota wynikały m.in. z tych właśnie powodów. W 1949 roku Pol Pot wyjechał na studia do Paryża, gdzie jego wrodzony rasizm znalazł odbicie w uwielbieniu dla skrajnego komunizmu. Kiedy Pol Pot studiował w Paryżu, działała tam prawdopodobnie najbardziej prostalinowska, najbardziej doktrynerska partia komunistyczna w całej Europie Zachodniej. Zbrodnie, do których doszło za rządów Pol Pota w latach 1975-79, miały swoje korzenie w ideologii, ale wynikały także z rasizmu, szowinizmu i nacjonalizmu. To właśnie były motywy kryjące się za masowym ludobójstwem w Kambodży. Pol Pot wrócił do Kambodży w roku 1953, kiedy kraj odzyskał niepodległość. Natychmiast wstąpił do partii komunistycznej. Po zdelegalizowaniu jej przez księcia Sihanouka, Pol Pot i jego towarzysze ukryli się na prowincji i rozpoczęli wojnę partyzancką. Żądza władzy Pol Pota już wtedy była widoczna. Był prawdopodobnie odpowiedzialny za morderstwo poprzedniego przywódcy partii komunistycznej w roku 1962. Był człowiekiem, który sięgał po władzę, eliminując wszystkich stojących mu na drodze. Marsz Pol Pota ku władzy nabrał pędu w roku 1970, kiedy wojna wietnamska przeniosła się na terytorium Kambodży. Starając się zniszczyć uciekające za granicę wojska Wietkongu, Amerykanie zbombardowali olbrzymie połacie Kambodży, zabijając tysiące wieśniaków. Poparcie dla Czerwonych Khmerów nagle wzrosło. Do masowych mordów, za którymi z pewnością stał Pol Pot, doszło z powodu tragicznego zbiegu wydarzeń połączonego z kambodżańskimi realiami politycznymi. W
kwietniu 75 roku czerwoni Kmerowie Pol Pota zajęli Phnom Penh. Kiedy w kwietniu 75 roku odnieśli całkowite zwycięstwo, uważali, że są zdolni do przeprowadzenia rewolucji totalnej, o wiele bardziej skrajnej i skutecznej niż jakakolwiek inna rewolucja w dziejach ludzkości. Po zajęciu Phnom Penh, Pol Pot i jego ludzie rozpoczęli natychmiastową ewakuację wszystkich mieszkańców miasta. Wywieziono ich na wieś. Zgodnie z zasadami tzw. teorii roku zerowego, Pol Pot rozpoczął przeobrażanie kambodżańskiego społeczeństwa od sprowadzenia go do stanu barbarzyństwa. Panował wielki chaos i przerażenie. Krzyczeli na nas, trąbili. W przeciągu 72 godzin na prowincję wywieziono ponad 2 miliony mieszkańców Phnom Penh. To teoria wylania dziecka z kąpielą. Niszczy się wszystko, co do tej pory istniało. Ludzie zostali odcięci od rodzin, od przyjaciół, od swoich zawodów. Stracili dosłownie wszystko. Wierząc, że mieszkańcy miast są skażeni dekadencją, Pol Pot zdecydował się zmienić całe ich życie. Pieniądze zniknęły, praktykowanie buddyzmu zostało zakazane, a nazwę kraju zmieniono na Kampucze. Następnie tysiące ludzi rozsiano po wioskach, gdzie mieli uprawiać ryż i budować zapory wodne na chwałę rewolucji. W tym idealistycznym państwie chłopów lekarstwem na dekadencję miała być ciężka praca i brutalność. Uważali mieszkańców miast za wrogów, wierząc jednocześnie, że jedynymi prawdziwymi Kambodżanami są chłopi. Od samego początku byliśmy obiektem prześladowań z powodu koloru skóry. Jasna karnacja oznaczała, że pochodziło się z klasy skorumpowanej. O wiele lepsza była skóra ciemna, ponieważ świadczyła o pracy w polu, o wysiłku wkładanym w prowadzenie rewolucji. Pozbawieni nazwisk i twarzy, niewolnicy, dawni mieszkańcy miast, pracowali do śmierci. Pracowaliśmy w polu po 12, 16, po 18 godzin na dobę, uprawiając ryż albo budując zapory wodne. Ludzie wykonywali bardzo ciężkie prace. Pracowali, dopóki nie umarli ze zmęczenia. Hasło czerwonych Kmerów brzmiało: życie mieszkańca miasta to nie zysk, jego śmierć to nie strata. Ludzkie życie było bardzo tanie. Jeśli nie byliśmy wystarczająco wydajni, ginęliśmy. Strach przed śmiercią był wszechobecny. Pamiętam, jak któregoś razu podczas pracy podeszli i strzelili jakiemuś człowiekowi w głowę. Niczego nie zrobił. Po prostu mieli ochotę go zabić. W rzeczywistości większość ofiar Pol Pota zginęła nie od kul, ale od uderzeń tępymi narzędziami. Wciąż nie wiedzieliśmy, kim był Pol Pot. Nie znaliśmy go, nie wiedzieliśmy nawet, jak wygląda. Pamiętam jedynie hymny pochwalne na cześć wielkiego ojca narodu, który nas kocha i który doprowadzi nasz kraj do ponownego rozkwitu. W chłopskiej utopii Pol Pota najwięcej ofiar pochłonął głód. Olbrzymi napływ ludności na tereny wiejskie wywołał kłopoty z zaopatrzeniem w ryż. Głodować zaczęli nawet wieśniacy. Co gorsza, w czasie, kiedy naród głodował, partia eksportowała ryż za granicę. Życie ludzkie dla Pol Pota nie miało najmniejszej wartości. Dokładna liczba masowych grobów, w których grzebano setki ofiar, nie jest znana nawet obecnie. Pol Pot był wyjątkowym człowiekiem, hojnym, miłym, pełnym ciepła. Miał wszystkie cechy wielkiego przywódcy. Po dziś dzień wielu mieszkańców Kambodży nie wierzy,
że to on stał za tymi wszystkimi okropnościami. Przecież był taki dobry. Także sam Pol Pot twierdził, że wszystko, co zrobił, zrobił dla dobra kraju. W okresie swoich rządów Pol Pot przyjął zaledwie kilku Europejczyków. Wśród nich była amerykańska dziennikarka Elizabeth Becker, która zrobiła z nim wywiad w roku 78. Uderzył mnie jego miły i czarujący uśmiech. Wydawał się uroczy. Kazano nam usiąść, odłożyć kamery i słuchać. Kiedy Pol Pot skończył mówić, rozkazano nam wyjść. Towarzyszył jej inny dziennikarz, Dick Deadman, oraz brytyjski naukowiec Malcolm Caldwell, dla którego Pol Pot był wyjątkowo miły. Opowiedział Malcolmowi o wspaniałościach komunistycznego eksperymentu w Kambodży. To były zupełnie dwa różne wywiady. My otrzymaliśmy wykład. Malcolm cieszył się rozmową. Późnym wieczorem w hotelu spotkanie z Pol Potem zmieniło się w koszmar. Kilka godzin później poczułam zapach spalonego prochu, jak po wystrzale. Chwilę potem na drugim piętrze rozległy się strzały. Nie liczyłam, ile ich było, ale bardzo dużo. Pobiegłam tam. Na podłodze leżało ciało Malcolma. Zamordowano go z zimną krwią. Dlaczego akurat jego? To on zdawał się rozumieć reżim Pol Pota. Według niektórych dokumentów to ja miałam paść ofiarą zamachu. Dlaczego zginął? To nie miało sensu, ale tam nic nie miało sensu. Po tym wszystkim nie mogłam zrozumieć, w jaki sposób mieszkańcy Kambodży wytrzymali aż 4 lata rządów szaleńca. Ja miałam dość po 2 tygodniach. Oni patrzyli na zagładę swego kraju 4 długie lata. W ciągu 2 lat od dojścia Pol Pota do władzy w masowych grobach spoczęły tysiące mieszkańców Kambodży. Z głodu, przepracowania lub podczas egzekucji ginęli tak wieśniacy, jak i mieszkańcy miast. Wart zostawienia przy życiu był jedynie człowiek produktywny. Zachowywali się jak potwory. Nie widzieliśmy w nich ani odrobiny człowieczeństwa. Nigdy nie przyznał, że był odpowiedzialny za ten ogrom cierpienia. Nigdy nie zaakceptował faktu, że wielu z zabitych ludzi straciło życie bez powodu. Według niego najmniejsza oznaka żalu czy przyjęcie odpowiedzialności były po prostu nie do pomyślenia. Pod wpływem rasizmu, stanowiącego ważny element jego doktryny, Pol Pot zwrócił się przeciwko kambodżańskim mniejszościom narodowym. Największą grupę stanowili Chińczycy. Za rządów Pol Pota zginęła połowa z nich. Szczególnym prześladowaniom poddawali także etnicznych muzułmanów. Jednak największą nienawiścią Pol Pot pałał do zamieszkujących Kambodżę Wietnamczyków. W okresie rządów czerwonych Kmerów kambodżańscy mężczyźni, którzy poślubili Wietnamki, byli zmuszeni do zabijania swoich żon. Potem sami tracili życie. Ginęli ludzie, którzy mówili po wietnamsku, którzy wyglądali na Wietnamczyków. Nie dysponujemy żadnymi wiarygodnymi danymi na temat kambodżańskich Wietnamczyków, którym udało się przeżyć okres rządów Pol Pota. Wraz z władzą Pol Pota rosła jego paranoja. Po jakimś czasie zaczął doszukiwać się zdrady nawet w szeregach swych najbliższych współpracowników. W roku 77 rozpoczęły się czystki. Specjalne ekipy jeździły po kraju, zabijając lokalnych przywódców, ich rodziny, nawet najdalszych krewnych. Wszyscy byli podejrzani. W
W roku 75, kiedy Pol Pot przejął władzę, w skład Komitetu Centralnego Kambodżańskiej Partii Komunistycznej wchodziło 22 członków. Pod koniec jego rządów, czyli po 3 latach, 8 miesiącach i 20 dniach, 18 z nich spoczywało już w masowych grobach. Większość egzekucji odbywała się w starej szkole zwanej Tuol Sleng. Budynki z celami zwane S-21 zbudowano specjalnie w celu torturowania i eliminowania przeciwników Pol Pota. W ciągu niecałych 4 lat do S-21 trafiło od 14 do 20 tysięcy ludzi. Mężczyzn, kobiety i dzieci numerowano, fotografowano i torturami zmuszano do przyznawania się do winy. Aresztowani byli winni. Musieli być, ponieważ partia się nie myli. W języku kambodżańskim słowo więzień jest bliższe określeniu winny, a nie podejrzany. Nawet jeśli potem część zamordowanych okazywała się niewinna, to co? Lepiej było się ich pozbyć, niż pozwolić, by naprawdę zapracowali na otrzymaną karę. Pol Pot twierdził, że nigdy nie słyszał o Tuol Sleng, czyli S-21, kompleksie sal tortur, gdzie zamęczano ludzi na śmierć. Mimo że czerwoni Kmerowie starali się zniszczyć dowody, część ze szczegółowych raportów przesłuchań przetrwała. Dokumentacja była dla nich bardzo ważna. W ten sposób przekonywali Pol Pota i jego najbliższych współpracowników, że postępują w 100% zgodnie z wytycznymi partii. Wiedzieli, że za morderstwa nic im nie grozi. Mogli torturować ludzi, aż ci przyznawali się do winy. Czasem jednak ofiarami stawali się niedawni oprawcy, którzy zamęczyli przesłuchiwanego, zanim ten wyznał swe winy wobec partii i rewolucji. Z tysięcy ludzi, którzy trafili do S-21, przeżyło tylko 7, a na wolność wrócił zaledwie 1. Reszta albo została zamęczona na śmierć, albo zamordowana i pochowana w masowych grobach w Chueng Ek. Reżim systematycznie niszczył własny naród z obłąkańczych, lecz dla niego najwyraźniej ważnych powodów. Kiedy wydawało się, że Pol Pot jest u szczytu władzy, w rzeczywistości koniec jego rządów był bliski. Jego maniakalna nienawiść do Wietnamczyków nie mogła pozostać niezauważona. Pol Pot naprawdę wierzył, że Kambodża zniknie z mapy, jeżeli nie pozbędzie się wietnamskiego zagrożenia. Zakładał, że do pokonania Wietnamu potrzebne są nadzwyczajne środki. Nie bez znaczenia jest także rasistowskie przekonanie, że Kambodżanie i Wietnamczycy nie mogą żyć obok siebie w pokoju i że o wszystkim musi zadecydować rodzaj hekatomby. Każdy Kambodżanin miał zabić 30 Wietnamczyków. W ten sposób zginęłoby 60 milionów Wietnamczyków i tylko 2 miliony Kambodżan. Przy życiu pozostałoby jeszcze 6 milionów. W odpowiedzi na ciągłe ataki graniczne 21 grudnia 1977 roku 150 tysięcy wietnamskich żołnierzy uderzyło na Kambodżę. 6 stycznia 1978 roku dotarli na przedmieścia Phnom Penh. Przez 4 lata byliśmy prześladowani, upokarzani i głodzeni. Prawie przestaliśmy być ludźmi. Po 4 latach nienawiści, gniewu i głodu utraciliśmy nasze człowieczeństwo. Pol Pot i tysiące czerwonych Kmerów ukryli się na północy Kambodży oraz w Tajlandii, aby stamtąd prowadzić partyzancką wojnę z rządem popieranym przez Wietnam. Po raz kolejny świat zobaczył Pol Pota dopiero po 20 latach. Tym razem stawał przed sądem.
Czerwoni Kmerowie nie wierzyli już w Pol Pota. Aresztowali go, ale nie za zbrodnie przeciwko ludzkości, jakich się dopuścił. Po prostu stał się dla nich polityczną przeszkodą. 4 miesiące później wywiad ze schorowanym i przebywającym w areszcie domowym Pol Potem przeprowadził Nate Thayer. Kiedy go zobaczyłem, podszedł do mnie, położył mi dłoń na ramieniu i powiedział tym swoim chrypiącym głosem: znam twoje imię od bardzo dawna. Uśmiechnął się do mnie, obejrzał dokładnie od stóp do głów, a potem wziął pod łokieć i zaprowadził do małej bambusowej chatki. Zaczął mnie tam błagać, bym zrozumiał, że mordowanie małych dzieci było rewolucyjną koniecznością. Przez kilka godzin próbował znaleźć racjonalne wytłumaczenie swoich zbrodni. Zdając sobie sprawę, że wywiad może się zaraz skończyć, zaczęliśmy od najważniejszych pytań. Jest pan oskarżony o śmierć tysięcy, jeśli nie milionów niewinnych ludzi. Czy czuje pan żal i czy ma pan zamiar przeprosić? Odmówił odpowiedzi. Dodał też, że zaraz przerwie wywiad. Zagroził mi przerwaniem rozmowy 3 razy w przeciągu pół godziny. Jako dziennikarz, jako człowiek, nie mogłem się na to zgodzić. Kambodżanie i w ogóle cały świat zasługują na więcej niż tylko przeprowadzony przez 2 dziennikarzy wywiad z maniakalnym ludobójcą mieszkającym w bambusowej chacie. 2 tygodnie później, w kwietniu 1998 roku, Pol Pot zmarł z przyczyn naturalnych. Zbrodnie, których on i jego towarzysze dopuścili się w Kambodży, nigdy nie zostaną zapomniane. Na razie jednak pozostają także niepomszczone. Wersja polska, Studio Kompany Warszawa. Tekst polski, Marcin Skrobosz. Czytał Wojciech Gąsowski.